Krystian. Jesteśmy po Polskiej Akademii Mody, po dzisiejszej gali. Z tego co wiem, to dzisiaj występowałeś w dwóch rolach, bo i jako projektant, i jako wizażysta. Tak, to prawda. Makijażami się interesuję od 4 lat i tak naprawdę to jest moją wielką pasją, tak samo jak i projektowanie. Tutaj, co było przedstawione, kolekcja. Bardzo lubię naturę i chciałem połączyć pewne wydarzenia, co się teraz dzieją, na przykład z pogodą i z tym, że produkujemy nadmierność śmieci, i chciałem to pokazać, żeby ludzi ruszyło, że warto dbać o naszą planetę, a nie zaśmiecać, bo za chwilę stanie się naprawdę źle na tej planecie. Powiedz, gdzie można jeszcze dostać Twoją kolekcję, gdzie można ją obejrzeć? Obejrzeć nie można, kolekcja jest robiona po prostu tak jak do pokazu. To jest na przykład przygotowywana przez pewien okres i tylko tyle. A powiedz, ile trwają przygotowania właśnie do przygotowania takiej kolekcji, no bo jest to dosyć trudne wyzwanie z tego co widziałam. Tak, kolekcja ogólnie, niektóre projekty, co tu były pokazane, były już 3 lata temu zrobione i musiały się doczekać pewnego okresu. Ja zawsze powtarzam, że dobre wino dojrzewa powoli i tak jest ze wszystkim. Po prostu musi być odpowiedni czas na to, żeby działać, nie wcześniej, bo są pewne etapy w życiu, że do niektórych rzeczy trzeba dojrzeć. I ja właśnie w tej chwili dojrzałem, że trzeba to pokazać. I tym bardziej, że to, co się teraz dzieje ze światem, to nadszedł ten moment, żeby już teraz to robić. A więc to był ten czas, odpowiednie miejsce, odpowiednia godzina, wszystko się zgadzało. No cóż, ja chciałabym, żeby widzowie mogli zobaczyć te Twoje projekty, bo są to niesamowite rzeczy, naprawdę wielkie pokłony za to wszystko, bo na pewno wiele czasu poświęciłaś na tą kolekcję i pewnie i był stres, ale i też radość, więc ja chciałabym Ci życzyć wszystkiego co dobrego, żebyś dalej tworzył takie cuda, bo jest to coś niesamowitego. No i cóż, wszystkiego dobrego i wielu, wielu lat jeszcze w projektowaniu oraz w wizażu. Dziękuję bardzo, miło mi.